Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w mojej kuchni. Ja nazywam się Piotr Dziedzimicki, jestem pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecu. Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentuję Wam, jak przygotować pyszny deser bezowy. Dodam Państwu, że właśnie przez tą bezę zakończyła się moja kariera w cukiernictwie. Żeby przygotować taką bezę, potrzebujemy 4 białka o temperaturze pokojowej, cukier kryształ, mąkę ziemniaczaną oraz ocet. I teraz co następuje? Najpierw do miksera wlewamy białka. Zawsze mam z tym problem. Właśnie podczas pracy, mojej pierwszej pracy w cukiernictwie, właśnie miałem problem właśnie z włączeniem tej maszyny. I właśnie w tym był największy szkopuł, bo właśnie ona się nie ubiła. Mam nadzieję, że po 30 latach ona mi się w końcu ubije. I drodzy Państwo, włączamy. Mam jakiś problem, prąd mi włączyli w tej chwili. Teraz, drodzy Państwo, już włączam do gniazdka. Jeszcze raz włączam i miksuję. Drodzy Państwo, teraz te jajka będę miksował do dużej piany. Następnie będę dodawał do tego cukru. Widzę, drodzy Państwo, że moje pieski w tej chwili chcą wyjść na spacer. Spotkamy się za chwilę w części drugiej. Drodzy Państwo, psy idą na spacer. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, pieski wróciły ze spaceru. Teraz cały czas miksujemy. Przypominam, że cukier wsypujemy średnio co pół minuty, po to, żeby on się nam rozpuścił. I wrzucam resztę cukru. I to się teraz miksuje. Zatem, gdy się to miksuje, pójdę włączyć piekarki na temperaturę 120 stopni w pół roku. Drodzy Państwo, muszę wyłączyć na chwilę mikser i wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Piekarczyk już nam się rozgrzewa tam do temperatury 120 stopni. Teraz ponownie miksujemy mąkę ziemniaczaną. Drodzy Państwo, cały czas publiczność w postaci moich piesków obserwują mnie tutaj cały czas. Mam nadzieję, że nie wpadną do kuchni, tak jak zawsze robią. Wydaje mi się, drodzy Państwo, że to już się ubiło i na koniec wlewam ocet. I jeszcze to chwilkę się musi pomiksować. Drodzy Państwo, według mnie jeszcze już umiksowało. Mamy ubitą pianę. Ja mam zawsze problem z tym, coś tu zepsułem znowu z tej maszynką. Coś mi tu wypadło, ale to później się o tym pomartwię. Prawdopodobnie będzie działało dalej. Drodzy Państwo, teraz sprawdzamy, czy ten cukier nam tutaj się rozpuścił. Według mnie ok. Drodzy Państwo, po 30 latach sukces. Wtedy mi się to nie udało. Wtedy to była taka lejąca maść dziwna. A teraz mamy sukces. Jestem cały szczęśliwy. Drodzy Państwo, tutaj sprawdzamy wszystko dokładnie. Teraz musimy zmienić tutaj termin. Miał problem, jak to się robiło. O, udało mi się. Się trochę pobudziłem, jak zwykle, trudno w kuchni zawsze się trzeba trochę pobudzić. Wtedy jest to o wiele pyszniejsze.
ręczniki są w tej sytuacji niezbędne. Drodzy Państwo, czyli pierwszy mój sukces. Już się nam to ubiło i teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Przed tym przygotowałem, drodzy Państwo, sobie taki papier pergaminowy z taką okręgiem. Powinien do tego być taki worek cukierniczy, jednakże nie mam takiego worka i spróbuję to zrobić bez worka. Nakładam tą bezę tutaj na środek, tą pianę bezową właściwie. Pięknie schodzi. Pamiętam wtedy w pracy 30 lat temu, to lało się wręcz, a powód był prosty. Wizimirski nie umiał łączyć maszyny i włączył tylko wyłącznie na niski bieg. No i to się nie udało. Dodam Państwu, że ja byłem dzielny do końca workiem cukierniczym to wyciskałem. Rozlewało mi się to cały czas, ale ja byłem sam wtedy na nocy i chciał mi w tej kwestii pomóc. A wiedziałem, że następnego dnia będzie wyjazd tej bezy do sklepów. No i niestety rano przyszedł szef, zobaczył to, co ja zrobiłem. Były to takie białka z cukrem, wręcz jajka. Drodzy Państwo, ja teraz tak cały czas tutaj robię, to też tego nie umiem jakby co robić, nie? Muszę najpierw doprowadzić do takiego okręgu to wszystko. Czym bardziej krzywo, tym lepiej będzie. I teraz, drodzy Państwo, tą szpatułką, tutaj już wyrównałem mniej więcej sobie to tutaj już tak, wyrównałem. I tą szpatułką wyciągam boki. Przypominam, drodzy Państwo, że to ostatni raz 30 lat temu robiłem i wtedy mi nie wyszło. Dlatego cały czas już jestem dumny z siebie powolutku, że to prawie wychodzi. Tutaj przygotujemy takie gniazdko. A do tego gniazdka to później wrócimy. Dlaczego to gniazdko tutaj jest? Według mnie jest piękny okrąg. Super. Drodzy Państwo, mamy to już tak przygotowane. I teraz wkładamy tą bezę do piekarnika. Wkładamy średnio na około 30 minut, żeby to nam się suszyło i wypiekało. I do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. Witam, kochani, Was po przerwie. Beza już pięknie wysuszyła się. Jest to wielki mój sukces. Pięknie wygląda ta beza. Teraz, drodzy Państwo, już powolutku możecie sobie przygotowywać kawkę, bo już niedługo będziemy mogli to spożywać. A żeby to wszystko jakby wyglądało jeszcze smaczniej i było bardziej jeszcze tuczące, musimy zrobić krem. Do tego potrzebujemy śmietanę 30 najpierw. Musi być ona na pewno schłodzona. Pamiętajcie o tym, że była schłodzona. I należy ją miksować. Czyli wlewamy ją do miksera. Tutaj wszystko. 200 gram pamiętacie? Czy 200 gram? I kochani, miksujemy. Miksujemy do momentu, kiedy ta piana się zrobi sztywna.
Ja pozdrawiam moje pieski, które cały czas dziennie obserwują, co ja dzisiaj tutaj wyprawiam w tej chwili. To właśnie jeden się kieruje tutaj do mnie. Jeszcze troszkę i za chwilę będzie rodzina. Teraz kochani, zmniejszamy obroty. Ona już jest prawie ubita. I bierzemy serek mascarpone. Jeszcze troszeczkę. Serka mascarpone dajemy 250 gram. Sprawdzę różką, czy ona już jest. O, właśnie pieski przyszły sobie tutaj do kuchni. Tutaj zawsze sobie chodzić jak chcą. Już jest prawie ubita, jest ok. Ponownie włączamy. Włączamy na 4, mniej więcej 4, w tej chwili, żeby było takie wolniejsze, i rzucamy serek mascarpone po łyżce. I to musi się ujednolicić. Możemy już przyspieszyć troszeczkę. Zmieszamy ponownie, dużo obroty dajemy. Tak? I teraz dajemy dwie łyżeczki cukru. Żeby bardziej było. Czekamy, aż to się wszystko połączy. Próbujemy. Oczywiście będę miał to szczęście, że jako pierwszy posmakuję ten krem. Pycha. Odbezpieczamy, to jest zawsze z tym, co mam problem największy. Mamy tu naszą bezę.
wyjmujemy miskę i nakładamy w to gniazdko właśnie ten pyszny krem. Tylko proszę pamiętać o tym, żeby Wam to ciasto nie spadło z talerza. Kochani, tutaj przedtem przygotowałem owoce, tu akurat mam kiwi. Nie żałujemy tego naprawdę. Teraz moje maliny z mojego ogrodu. Pyszne. I polewamy tym syropem z malinami. Kochani, już jest gotowe. W takim bądź razie życzę Wam wszystkim smacznego. Być może to nie jest piękne, ale zapewne jest bardzo, bardzo dobre. Kochani, jak możecie, zostańcie w domu.